Dobry, dzień dobry. Okej, widzę, że wystartowało już nagranie, jesteśmy już dostępni. Za chwilkę też rozpoczniemy transmisję na Facebooku. O, już chyba jesteśmy nawet, super. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium o tym, jak uczyć pierwszej pomocy zdalnie. Będę też bardzo wdzięczna, jeżeli Państwo napiszą, skąd Państwo do nas dzisiaj przybyli, z jakich miast w Polsce, możecie napisać to na czacie. Nasz dzisiejszy webinar odbywa się w ramach projektu Pozarządownik Szkolny 3.0, który jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, a realizujemy ten projekt z Fundacją Pole Dialogu również. Tak pokrótce jeszcze o tym, w ogóle czym jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo nie może niektórzy z Państwa też nie wiedzą tak naprawdę i trafili do nas z przypadku, to jesteśmy jedną z największych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i współpracujemy z wieloma nauczycielami, nauczycielkami i dyrekcjami szkół, gdzie proponujemy różnorodne metody nauczania i tak naprawdę projekty, które realizujemy. No i działamy już 27 lat, więc to jest naprawdę już kawałek czasu, w sumie tyle, ile ja już żyję, więc tak konkretnie. Jeżeli chodzi o Centrum Edukacji Obywatelskiej, to też Państwa zapraszam na naszą stronę internetową, ale też również na blogu edukacyjnym CEO znajdują się treści czy scenariusze zajęć, które mogą Państwo wykorzystać podczas selekcji, zwłaszcza nauczania zdalnego. Na naszym kanale Facebook też mogą Państwo znaleźć nowe wydarzenia, nowe webinary. Co jakiś czas pojawiają się webinaria z Odpornej Szkoły, na które też zapraszam, one są zazwyczaj w środę o 18. No dobrze, ale teraz przedstawię prelegentów i siebie tak naprawdę też. Ja się nazywam Ania Wuls, jestem koordynatorką tego projektu, czyli Pozarządownika Szkolnego 3.0 i z ratownictwem mam tyle wspólnego, że kiedyś byłam ratowniczką ZHP i instruktorką też ZHP. I uczyłam moje dziewczyny w drużynie harcerskiej pierwszej pomocy. Ale jest też z nami Ligia Pawlak-Baśińska i Jan Świtała i chciałabym zacząć od Ligii, żeby się przedstawiła i powiedziała kilka słów o sobie. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, śledzę właśnie czat i bardzo się cieszę, że tak wiele osób dołączyło dzisiaj do nas po to, żeby rozmawiać o pierwszej pomocy. Mnie ten temat zainteresował, gdy byłam jeszcze w liceum i właściwie od 2001 roku zajmuję się nauczaniem pierwszej pomocy. Tak naprawdę dzieci nie widzisz. O, czy słychać mnie? Bo jakieś echo? Coś się na chwilkę stało, ale już jest okej. Tak, jest w porządku. Dobrze, więc tak naprawdę zajmuję się tym od kilkudziesięciu lat. Patrzę, jak też nauczanie pierwszej pomocy się zmienia, jak się doskonali, jak jest coraz bardziej efektywne w moim odczuciu. Zawodowo nie zajmuję się pierwszą pomocą, zawodowo pracuję w szkole, jestem nauczycielką, z wykształcenia polonistką, także socjolożką, ukończyłam Uniwersytet Warszawski, współpracuję z Polską Radą Resuscytacji, jestem instruktorką tej właśnie organizacji, w szkole w zakresie podstawowym na kursach BLS AED oraz na kursach instruktorskich, także BLS AED. Dzięki, Ligio. Janku, to teraz kilka słów o tobie. Nazywam się Janek Świtała, jestem ratownikiem medycznym, pracuję w ochronie zdrowia od 5 lat. Całą swoją karierę, tą medyczną, związałem z medycyną ratunkową. Na co dzień pracuję w centrum razowym, czy jakby w SOR-ze najwyższej referencyjności w całej województwie. To jest miejsce, w którym zajmujemy się najtrudniejszymi przypadkami, jeżeli chodzi o pacjentów urazowych. To też jest jeden z największych szpitali w ogóle w Polsce. My na dobie mamy blisko 180, czasami nawet 240 pacjentów. Jestem instruktorem, stażystą Europejskiej Rady Resuscytacji. To tyle. Generalnie z efektami pierwszej pomocy spotykam się u siebie w pracy, ponieważ widzę zarówno mocne strony i widzę, ile się zmieniło na przestrzeni lat dzięki wielu inicjatywom, ale widzę też pola, gdzie cały czas mamy coś do zrobienia i pola, w których cały czas my jako instruktorzy, czy wy jako nauczyciele musimy się cały czas rozwijać. To tyle. Okay.
Dzięki wielkie. To teraz jeszcze przejdziemy sobie do krótkiego planu naszego webinaru. I dzisiaj porozmawiamy o przeciwnościach w nauce pierwszej pomocy zdalnie, ale też poruszymy taki temat właśnie mitów, które się pojawiają odnośnie pierwszej pomocy, ale chcielibyśmy też jedną rzecz taką ważną powiedzieć, czyli, znaczy nie powiedzieć, ale poruszyć o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, i to też już tak bliżej końca webinarium się pojawi. No dobrze, ale zaczynając ogólnie ten webinar, to chciałabym Was zapytać, Janku i Ligio, czy w ogóle da się uczyć pierwszej pomocy? I chciałabym najpierw od Ciebie zacząć, Ligio. Czy według Ciebie da się uczyć tej pierwszej pomocy i w ogóle jak to robić? To znaczy, no my uczymy pierwszej pomocy, staramy się uczyć pierwszej pomocy, natomiast mieliśmy dłuższą przerwę też na skutek właśnie pandemii, z tego względu, że żeby dobrze uczyć pierwszej pomocy, bardzo ważne jest to, żeby uczyć jej jak najbardziej praktycznie. Czyli cała ta część dotycząca ćwiczeń osoby, która się uczy pierwszej pomocy na drugiej osobie bądź na osobie, która symuluje, jest bardzo, bardzo istotna. Podobnie bardzo istotne są wszystkie techniki, które powinny zostać opanowane na takim kursie podstawowym, podstawowych umiejętności, i to jest bardzo trudne przez internet. Przez jakiś czas właśnie nie uczyliśmy w harcerskiej szkole ratownictwa tej pierwszej pomocy, tak jak do tej pory, tak jak wcześniej właściwie, z tego względu, że musieliśmy coś wymyślić, ponieważ pandemia i przepisy pandemiczne tak naprawdę uniemożliwiają uczenie pierwszej pomocy w taki sposób praktyczny, z tego względu, że zobowiązują wszystkich nauczycieli do tego, że dzieci będą przestrzegały dystansu społecznego. W związku z tym tego typu ćwiczenia, do jakich byliśmy do tej pory przyzwyczajeni na takich szkoleniach, są po prostu niemożliwe do przeprowadzenia. W związku z tym potrzebowaliśmy czasu, żeby to przemyśleć, żeby wprowadzić jakieś inne rozwiązania na czas pandemii. No i jakby mam na to pewien pomysł. Są prowadzone w harcerstwie kursy podstaw pierwszej pomocy, które prowadzone są częściowo zdalnie, częściowo w praktyce, no ale to nie wiem, czy może to jeszcze nie jest moment, żebym opowiedziała o szczegółach, natomiast z pewnością uważam, że nie należy tego tematu porzucić na czas pandemii, dlatego że jest to temat po pierwsze bardzo ważny, są to jakby umiejętności, wiedza, które powinien zawierać właściwie każdy powinien posiadać właściwie każdy człowiek. I myślę, że zrobienie sobie tak wielkiej przerwy w nauczaniu pierwszej pomocy to byłby chyba trochę błąd z naszej strony i trochę zaniedbanie. Więc dlatego myślę, że trzeba po prostu szukać rozwiązań. Okej, okay. Dzięki Ci wielkie za ten głos. Tutaj właśnie widzę, że Pani Jagoda napisała na czacie, że jej akurat się udało we wrześniu zacząć naukę pierwszej pomocy i dużo udało jej się zrealizować. No właśnie, kto był sprytniejszy i szybciej jakby postawił na te zagadnienia jeszcze w czasie nauczania w szkole, no to owszem, jakby dało radę zrealizować te podstawowe takie działania, no ale tutaj właśnie już w tym momencie to nauczanie zdalne już na pewno jest do końca maja, tak myślimy, o ile się nie przedłuży do końca roku szkolnego. Więc zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie z czasem, co nam powie Ministerstwo Edukacji. No ale już musimy się uzbroić jakby w cierpliwość i raczej kombinować, żeby to nauczanie zdalne jednak objęło też naukę pierwszej pomocy. Więc Janku, teraz pytanie do Ciebie właśnie, to samo. Czy da się w ogóle uczyć pierwszej pomocy zdalnie? Uważam, że to pytanie powinno brzmieć, jak uczyć pierwszej pomocy, ponieważ jakby to, że znajdujemy się obecnie w sytuacji pandemii, największego wyzwania dla ochrony zdrowia nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, nie sprawiło nagle, że ludzie przestali chorować na inne schorzenia, że inne choroby przewlekłe nie przestały się zaostrzać, że nie dochodzi do wypadków i tak dalej, więc jak najbardziej musimy uczyć pierwszej pomocy i to my musimy znaleźć sposoby, jak omijać te przeciwności, z którymi się spotykamy. Ze swojego doświadczenia jako instruktor wynoszę takie wnioski, że to jest bardzo trudne, w sensie bez kontaktu z drugim człowiekiem, ponieważ pierwsza pomoc to jest duża dawka wiedzy teoretycznej, którą jak najbardziej można przekazywać w różnych grupach wiekowych w formie wykładów, pogadanek, webinarów i tak dalej.
Natomiast problemem są te umiejętności praktyczne. Jeżeli weźmiemy sobie na sam początek, chociażby takie tematy jak układanie kogoś w pozycji bocznej czy zakładanie opatrunków, no to jak najbardziej, to jest do przeprowadzenia z pomocą osób trzecich, rodziny najbliższych, jakby ludzi, z którymi przebywamy na co dzień, tam, więc jakby to narażenie nas na jakiekolwiek zakażenia czy inne patogeny jest ograniczone. Natomiast największym wyzwaniem, i uważam, że nie ma tak naprawdę dobrego rozwiązania nigdzie na świecie, są takie tematy jak chociażby poprawne uciskanie klatki piersiowej, gdzie my na kursach stacjonarnych do tej pory wykorzystywaliśmy sprzęt, przede wszystkim manekiny. Jakby tego się nie da niczym zastąpić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to kontakt na linii kursant-instruktor albo uczeń-nauczyciel. I tu znów problemem będą te umiejętności techniczne czy praktyczne, ponieważ wymaga to cały czas, a przynajmniej w tych początkowych etapach nauki pierwszej pomocy, szybkiego wychwytywania i korygowania błędów. Mniejszych, większych, no takich jak chociażby przesadne fiksowanie się na tym, czy kolano na pewno jest pod kątem 90 stopni w pozycji bocznej, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby pacjent leżał stabilnie, a głowa była do tyłu, do ważnych rzeczy, takich jak chociażby głębokość wykonywania ucisków w pierwszej pomocy, czy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, gdzie ma to znaczenie fundamentalne. I z tego, co wiem, nigdzie na świecie tak naprawdę nie opracowano pomysłu, który spełniałby oczekiwania zarówno techniczne, jak i finansowe, żeby można było prowadzić kursy tak jak kiedyś. Natomiast nie zmienia to faktu, że musimy szukać, cały czas szukać, sposobów, jak ten problem rozwiązać albo go po prostu obejść. Jeżeli nie jesteśmy w stanie mówić o tej jednej chorobie, o tym jednym zachorowaniu, o tym jednym przypadku, to mówmy o wszystkim tym, o czym jesteśmy w stanie, a jest o czym mówić. Więc jak najbardziej tak. Dzięki Ci za tą odpowiedź. Ja tu od razu przeczytam pytanie, bo tutaj dosyć ciekawe pytanie padło od Pana Piotra. Zwłaszcza właśnie do Pana Janka, czyli właśnie jako ratownika medycznego. Co Pan uważa na temat nauczania pierwszej pomocy przez osoby bez wykształcenia medycznego? Na co dzień jestem górnikiem, ale też wielkim pasjonatem, jeśli chodzi o pierwszą pomoc. Ukończyłam kurs instruktorski akredytowany przez IFAC, no i jestem ratownikiem KPP. Prowadzę projekt 30/2 Ratuje Życie, to znaczy bezpłatnie szkole mieszkańców swojej gminy, oczywiście stacjonarnie. Więc co, Janku, uważasz na temat uczenia pierwszej pomocy bez wykształcenia medycznego? Uważam, że jeżeli są ludzie, którzy rzeczywiście prowadzą to zgodnie z najnowszymi wytycznymi, zgodnie z najnowszą wiedzą i robią to w sposób odpowiadający najnowszym standardom, jak najbardziej nie widzę przeciwwskazań. Problemem jest tylko weryfikacja takich ludzi. W sensie bardzo łatwo jest po kursie takim lub owakim wmówić komuś albo dać komuś takie przeświadczenie, że wie i potrafi kogoś nauczyć. I jakby żebyśmy się zrozumieli, nie chcę umniejszyć akurat panu Piotrowi, chodzi mi jakby o przypadki, z którymi ja osobiście miałem okazję się spotkać, gdzie ja na swoich kursach poprawiałem po kimś, bo ktoś był gdzieś tam na kursie prowadzonym przez bliżej niezidentyfikowanych ratowników i jakby prezentował, może nie to, że żadną wiedzę, ale wiedzę szczątkową, polepioną z różnych dziwnych sytuacji wytycznych. I to po prostu nie miało ani rąk, ani nóg. Więc jeżeli pan Piotr cały czas tą wiedzę aktualizuje, ma przede wszystkim jakiegoś superwajzora, kogoś w cudzysłowie mądrzejszego od siebie, ratownika medycznego, a jak nie ma, to niech napisze do mnie, chętnie mu na maila odpowiem, z pytaniami, z wątpliwościami, to jak najbardziej tak. Z tym, że to też i w medycynie, i w ogóle w pierwszej pomocy bardzo ważne jest to, żeby nie zapomnieć o tej pokorze, że nikt z nas nigdy nie będzie wiedział wszystkiego. Mi jako absolwentowi studiów wyższych w tym kierunku jest po prostu trochę łatwiej, bo ja wiem, dlaczego coś wynika z czegoś. Albo ja jako ratownik medyczny znam zasady, a później zasady łamania zasad i wiem, dlaczego czasami robimy tak, a inaczej. Pierwsza pomoc i w ogóle kursy pierwszej pomocy są celowane w ludzi bez żadnej wiedzy medycznej, są dopasowane do nich, mają być maksymalnie proste i łatwe do zapamiętania. Natomiast ja żyję ratownictwem medycznym na co dzień, z tego się utrzymuję, prenumeruję gazety branżowe, u mnie ta wiedza naturalnie jest cały czas aktualizowana, weryfikowana, korygowana. U ludzi, którzy się tym po prostu nie zajmują, może dochodzić do
może nie to, że jakichś braków wiedzy, ale po prostu do tego, że zapominają o niektórych szczegółach i być może gdzieś tam te błędy mogą się potem pojawić. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli jest szansa się ewaluować cały czas, to jak najbardziej, bo pierwsza pomoc jest, albo inaczej, trzeba się bardzo postarać, żeby zrobić komuś krzywdę udzielając pierwszej pomocy, natomiast na pewno zrobi się komuś krzywdę nie robiąc nic. Zgadzam się z tym, zwłaszcza, że mam takie przeświadczenie, że lepiej już komuś pomóc, spróbować przynajmniej pomóc, niż tej pomocy nie udzielić. No, myślę, że z tego, co tutaj od Was padło, myślę, że możemy powiedzieć, Janku, czy możesz tylko wyciszyć mikrofon, bo chyba mamy przeskakiwanie głosu. O, super, dzięki. Myślę, że możemy jakby z tego, co tutaj padło, tak sobie wywnioskować, że nie da się w pełni uczyć pierwszej pomocy zdalnie. I musimy mieć to przeświadczenie jednak, że nie da się tego zrobić właśnie na przykład, nie wiem, czy ćwiczenia resuscytacji, czy właśnie jakiejś pozycji bocznej ustalonej w klasie, dajmy na to, ale da się jakby zrobić inne ćwiczenia i rozmawiać przynajmniej o tym, jak na przykład wezwać pierwszą pomoc, ale o tym też będzie później. Jeżeli przejdziemy, czy jeśli przejdziemy właśnie do punktu z ćwiczeniami, jak ćwiczyć w ogóle z młodzieżą. Tutaj wcześniej na czacie też wyłapałam, że była taka dyskusja między panią Jagodą i panią Alicją w kontekście też takiej sytuacji właśnie w szkole, że na przykład dzieciaki się nie znają na samym początku, nie mają do siebie takiego zaufania i też ta współpraca w szkole na początku, no jakby przy na przykład w klasach czwartych, gdzie to są nowe klasy, no jest troszeczkę inna niż w tych klasach, które się już znają, zwłaszcza teraz właśnie w trakcie nauczania zdalnego, gdzie w ogóle te relacje troszeczkę osłabły. No i w sumie od czego tak naprawdę zacząć tą naukę pierwszej pomocy zdalnie w szkole? Według Was, bo tutaj myślę, że ta kwestia atmosfery w klasie jest dosyć ważna, ale chciałabym Was podpytać, jak to według Was wygląda, Ligio, i jakbym mogła Ciebie poprosić o głos. To znaczy, zdecydowanie myślę, że trzeba zacząć od stworzenia takiego bezpiecznego gruntu do ćwiczeń, do rozmowy o pierwszej pomocy. Jeśli chodzi o zainteresowanie pierwszą pomocą jako temat w ogóle, jako tematem zajęć, jakichkolwiek, w zasadzie na jakimkolwiek poziomie, to też mam takie poczucie, że specjalnie też nie trzeba jakoś bardzo zaciekawiać dzieci, dlatego że ten temat sam w sobie jest ciekawy. Jeżeli się go przedstawi właśnie od takiej strony praktycznej, ma się pomysł na jakieś ćwiczenia, na pokazy, na to, żeby coś zaprezentować dzieciom i czegoś konkretnego ich nauczyć, to jest to temat bardzo wdzięczny i dzieciaki, zarówno dzieci tak naprawdę, jak i młodzież, czują się zainteresowane, czy zainteresowani tym tematem. Natomiast zdecydowanie jest tak, że na takich zajęciach dotyczących pierwszej pomocy trzeba ustalić sobie, tak jak na każdych zresztą, jakieś zasady, ale takie zasady, które będą bezpiecznymi zasadami, które sprawią, że dzieci będą chciały ćwiczyć, że nie będą bały się tego, że popełnią jakiś błąd, że ktoś się będzie z tego błędu na przykład śmiał, że zrobią coś nie tak. Tak trzeba jakby przekazać im tę pierwszą pomoc, ten wstęp do pierwszej pomocy w taki sposób, żeby im powiedzieć, że one będą się czegoś uczyły i że to jest tak, że tego typu nauka wymaga po prostu powtórzeń i jeżeli zapewni się im taki komfort tego, że to nie jest tak, że jest na ocenę, jak zrobią skutecznie, to mają szóstkę, jak nieskutecznie, to piątkę, bo jakby zupełnie nie o to chodzi, to myślę, że to po prostu pójdzie. Czyli najważniejsza jest kwestia takiej atmosfery przyzwolenia na popełnianie błędów, przyjęcie do wiadomości, że dzieci po prostu się uczą, być może tego nie umieją robić, czego ich uczymy, bo być może nigdy wcześniej się tego nie uczyły. No i myślę, że od tego bym zaczęła, tak? Od takich spraw związanych z wprowadzeniem odpowiedniego klimatu, atmosfery na zajęciach, żeby dzieci nie bały się po prostu wykonywać ćwiczeń, bo te ćwiczenia chyba są najistotniejsze.
Okej, dzięki wielkie. Właśnie myślę, że tutaj ta praca z błędem jest dosyć istotna i mogę Państwu polecić nasz webinar, który był wcześniej organizowany, około 2 tygodni temu, o pracy z błędem, z uczniami i uczennicami. Podeślę go w mailu podsumowującym ten webinar, żeby mogli Państwo sobie obejrzeć, bo dziś nie mamy aż tyle czasu, żeby o tym opowiadać, ale zachęcam do zapoznania się z tematem, żeby jednak z dziećmi pracować w ten sposób, że nie karzemy za to, że zrobiły coś źle, albo nie stawiamy złych ocen za to, że źle coś wykonały, jakąś czynność, tylko przyzwalamy sobie na ten błąd, który się wydarza i po prostu próbujemy dalej. Janku, a według Ciebie właśnie, jak zacząć właśnie tą naukę pierwszej pomocy? Ja wychodzę z założenia na wszystkich kursach, jakie prowadzę, bez względu na to, czy to są 7-latki, 15-latkowie, czy dorośli ludzie, że tematy, które poruszamy na takich kursach, są na tyle stresujące dla wielu osób, na tyle trudne, że przede wszystkim nie ma co im dokładać. Jakby ja zawsze ten kurs, czy swoje kursy, zaczynam od tego, że przysiadam przy swoich kursantach na podłodze, żeby pokazać im, że po pierwsze nie będę na nikogo krzyczał, a po drugie jesteśmy na tym samym poziomie. Więc jakby to dla mnie zawsze było najważniejsze. Po drugie, jakby nie chcę wchodzić w kompetencje nauczycieli, bo to wy znacie swoich uczniów najlepiej, natomiast bardzo ważne jest to, żeby naprawdę dopasować materiał do swoich odbiorców. I nie mówię tu patrząc przez pryzmat wieku, a bardziej dojrzałości psychospołecznej danych osobników, no bo są klasy i środowiska, gdzie dzieciaki dorastają bardzo szybko i można z nimi mówić o rzeczach, że tak powiem, dorosłych prosto z mostu. Są takie, w których niestety trzeba to wybadać. Ja sam mam też na koncie takie błędy, jakby dlatego mogę o tym mówić. Często jest też tak, że spotykamy się na kursach z ludźmi, którzy mają za sobą traumatyczne doświadczenia właśnie dotyczące udzielania pierwszej pomocy albo nie udzielenia pierwszej pomocy, co gorsze, więc z automatu chciałbym każdego przestrzegać przed strzelaniem z grubej rury. Mimo tego, że to jest naprawdę efektowne, to rzadko kiedy efektywne. Więc jakby to są takie najważniejsze rzeczy, które ja widzę w tym wszystkim. I warto jest też sobie naprawdę poszukać, jakby to powiedzieć, albo inaczej, warto jest rozejrzeć się, ile rzeczy, o ilu rzeczach można powiedzieć w sposób szybki, fajny, przyjemny. No i tutaj przykładem niech będzie chociażby rozpoznawanie udarów mózgu, gdzie akronim jest bardzo krótki, bo to są tylko 4 litery FAST, gdzie można pokazywać na sobie F jak face, czyli opadnięty kącik ust, zegarek ma każdy z nas, A jak arm, czyli ręka, potrafimy to pokazać. Więc jakby od takich rzeczy bym zaczynał. Wiem, że to jest trudne, dla ludzi niezwiązanych zawodowo z medycyną może być to często, gęsto niemożliwe, dlatego tu powtórzę się po raz kolejny. Bardzo ważne jest moim zdaniem szukanie wśród swoich znajomych albo w ogóle w internecie, bo w XXI wieku jest to bardzo łatwe, ludzi, którzy w razie czego pomogą nam i zweryfikują to, czy to, co chcieliśmy przekazać, jest przede wszystkim merytoryczne, po drugie w miarę zrozumiałe i dostępny dla takiego człowieka. Więc jakby tyle z mojej strony. Ja myślę, że na początek też warto by było próbować mówić o tej pierwszej pomocy w jak najprostszy sposób. Bardzo mi się podoba to, co jest właśnie promowane w Polskiej Radzie Resuscytacji i ten sposób przedstawiania tej pierwszej pomocy jako proste umiejętności, które każde dziecko właściwie jest w stanie opanować. Tak każdy człowiek na pewno dorosły, przynajmniej już w taki sposób skuteczny. Natomiast i ta pozytywność, bo myślę sobie, że to jest coś, co przekonuje dzieci. Tak? Uczenie etapami, powtarzanie pewnych kroków w jakimś odstępie czasu, czyli nie cały algorytm na przykład od początku do końca, tylko na przykład, nie wiem, może taki algorytm zaprezentować oczywiście starszym osobom, natomiast generalnie ćwiczenie po kawałku poszczególnych czynności, które wykonujemy w odpowiedniej kolejności. I właśnie takie nastawienie na to, żeby mówić, że to są proste umiejętności, bo to są proste umiejętności. Jeżeli się wykonuje je, prawda, po uprzednim przećwiczeniu, to nie są żadne, to nie jest żadna tajemna wiedza, to nie są jakieś umiejętności, do których trzeba
posiadać, nie wiem, wielką tężyznę fizyczną czy coś innego, tylko to są proste rzeczy, których każdy człowiek jest w stanie się nauczyć i wydaje mi się, że takie podejście może przynieść tak jakby dodatkowy efekt i może wprowadzić taką atmosferę zachęcającą do ćwiczeń, do nauki i może wpłynąć na wzrost też motywacji tych dzieci i na też opanowanie tego lęku, o którym mówił Janek, jeżeli, prawda, bo czasem może się tak wydawać, jeżeli ktoś nie miał wcześniej kontaktu z nauką pierwszej pomocy, że to jest jakieś trudne, czy tutaj leży jakiś fantom, on jest bez koszulki i tak dalej, to może początkowo oni śmielać, natomiast mam też takie doświadczenie, że im wcześniej z dziećmi zaczniemy właśnie naukę pierwszej pomocy, oczywiście metodycznie poprawnie, czyli poprzez zabawę z małymi dziećmi, tym one się później po prostu mniej boją. Tak, jeżeli właśnie mogę tylko dodać jedną rzecz, to też apeluję do was wszystkich, tym bardziej do nauczycieli, o to, żeby naprawdę nie pozwalać sobie, oczywiście w miarę możliwości, ale na taką na bagatelizowanie nauki pierwszej pomocy, ponieważ jakby to też nie chcę nikogo ani straszyć, ani mówić mu smutnych rzeczy, ale naprawdę procentowo przeżywalność pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie. I wynika to z tego, że długi czas ta pierwsza pomoc była traktowana po macoszemu. Zresztą ja sam jeszcze w ogólniaku pamiętam zajęcia z przysposobienia obronnego i pamiętam jakby podejście nauczyciela, który to prowadził. Było to po prostu po łebkach. Mija lat 5-10. I nagle się okazuje, że dorośli ludzie w sytuacjach stresowych po prostu nie mają podstawowych umiejętności. A to najzwyczajniej na świecie kończy się czyjąś śmiercią albo kalectwem. To zgadzam się z tym. Ja myślę, że właśnie to zwykłe takie normalizowanie zjawiska tego, że ktoś może zemdleć, ktoś się może skaleczyć, coś się może stać tak naprawdę, powinno być w sumie już tak wpajane też dzieciom przez rodziców już w ogóle, żeby wiedziały już jak postępować, ale w trakcie lekcji powinno po prostu się te schematy jakby utrwalać, co zrobić gdy. Więc to jak najbardziej się z wami zgadzam. Widzę, że tutaj jakaś dyskusja się toczy na czacie, ale to już nie będę w nią wchodzić. No ale tu właśnie już Ligia trochę zaczęła ten temat z ćwiczeniami, jakie można przeprowadzić w czasie nauczania zdalnego. Co w ogóle, jakie mogą być pomysły tego, żeby urozmaicić jakoś tą lekcję? Czy w ogóle da się jakieś ćwiczenia przeprowadzić właśnie w czasie takiego nauczania, gdzie tylko widzimy się z uczniami przez kamerkę, nie widzimy się z nimi na żywo? Ligia, czy masz jakieś pomysły, jak to można rozegrać? Tak, ja tutaj chciałam się odnieść do tej dyskusji tak króciutko, dotyczącej edukacji dla bezpieczeństwa. Tak, my na tym webinarze, ja rozumiem, że nie wiem, czy tutaj dobrze interpretuję państwa komentarze, ale my na tym webinarze będziemy mówili o pierwszej pomocy, o nauczaniu pierwszej pomocy dzieci i młodzieży. Także nie kierujemy tego webinaru tylko i wyłącznie do nauczycieli EDB, bo zakładam, że nauczyciele EDB no to akurat są osoby przygotowane do nauczania pierwszej pomocy i ewentualnie możemy się tutaj wymienić jakimiś pomysłami na to, jak to robić online, prawda? Ja chciałam Państwu opowiedzieć o tym, jak ostatnio prowadziłam tego typu szkolenia i to były szkolenia, które prowadziłam właśnie z licealistami. One wyglądały w ten sposób, że część... No ta najmniej chyba atrakcyjna tak naprawdę i najmniej skuteczna była prowadzona w formie takiego właśnie webinarium. Czyli zakładam, no po prostu podczas, można powiedzieć, że to webinarium można sobie podzielić na mniejsze jakieś zagadnienia i są to po prostu takie zajęcia standardowe typu no wykład, prawda, z pytaniami. W ten sposób tę część metodyczną, no to myślę, że jest w miarę oczywiste. Natomiast to, co później wymyśliliśmy, to, co nam się udało przeprowadzić, to właśnie wprowadziliśmy takie elementy ćwiczeń. Ponieważ jest tak, że przepisy epidemiczne wymuszają na nas trzymanie dystansu, więc nie możemy się spotkać i z dziećmi ćwiczyć tej pierwszej pomocy na sobie czy na pozorantach. To wymyśliliśmy sobie, że dzieci mogą ćwiczyć konkretne umiejętności na członkach rodziny. W związku z tym do szkoleń, które wprowadziłam,
wprowadziliśmy elementy właśnie jakby nagrywania filmików. Na podstawie tych filmików, które uczestnicy takich szkoleń otrzymują od nas, czy oglądają, nasi kursanci musieli nagrać tego typu filmik na członku swojej rodziny, z którym współzamieszkują. Czyli na, prawda, większość osób brała rodzeństwo, ojców, matki, i na przykład w ten sposób uczyliśmy układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Tego typu nagranie potem omawialiśmy sobie w grupie po to, żeby właśnie skorygować ewentualne niedociągnięcia czy jakieś tam usterki tych pozycji. Jeżeli ktoś, była taka potrzeba, no to po prostu osoby, które brały udział w takich zajęciach, mogą przecież nagrać tę pozycję jeszcze raz poćwiczyć, ułożyć. W ten sposób no, można zerknąć, jak to wygląda w praktyce, i to nam się sprawdziło. Kolejny element to były ćwiczenia z opatrunków, czyli ćwiczyliśmy te najbardziej istotne w pierwszej pomocy opatrunki, typu na przykład opatrunek uciskowy na krwotok. I te zajęcia z kolei wyglądały w ten sposób, że uczestnicy zajęć musieli zgromadzić poszczególne potrzebne czy wymagane środki do udzielania pierwszej pomocy. I my pokazywaliśmy też na właśnie osobach współzamieszkujących, jak wykonać na przykład dany opatrunek. Jeszcze raz tłumaczyliśmy, był to tak zwany opis, znaczy pokaz z opisem, a następnie uczestnicy naszego szkolenia wykonywali te same kroki, te same umiejętności na członku swojej rodziny i pokazywali nam te umiejętności, pokazywali nam efekt tych umiejętności w zasadzie do kamerek. I to był taki drugi, to jest taki drugi pomysł. No i trzeci pomysł to akurat jest możliwe w tym momencie w zasadzie chyba tylko na harcerskich spotkaniach, chociaż w momencie, kiedy wejdą konsultacje do szkół, to też pewnie byłoby możliwe, żeby w mniejszych grupach spotkać się na tę część praktyczną, która była symulacjami. Te symulacje odbywały się w trzech formach w zasadzie. Uczestnicy szkolenia albo wykonywali konkretną, znaczy udzielali pierwszej pomocy w konkretnym opisanym na karteczkach symulantowi przypadku, i albo robili to na fantomie, albo robili to na sobie, na przykład opatrunki uciskowe można śmiało założyć sobie na nodze, na kończynach dolnych, jest to wykonalne, albo wykonywali to po prostu zdalnie, czyli wchodzili w tę sytuację symulowaną i udzielali instrukcji osobie, która symulowała, w ten sposób, aby ona sama udzielała sobie pierwszej pomocy. Dzięki, Ligio. Tutaj właśnie widzę, że się straszna dyskusja rozgrzała na czacie, jeżeli chodzi o też o nauczanie pierwszej pomocy. Ja też od razu chciałabym zaznaczyć, że my nie poruszymy wszystkich tematów dzisiaj związanych z pierwszą pomocą i o tym możemy po prostu zapomnieć, bo nie zrobimy tego po prostu w półtorej godziny. Chcemy właśnie głównie zająć się tym, jak nauczać tej pierwszej pomocy w szkołach, i chcemy trochę pomysłów podsunąć tak naprawdę, jak można to robić, bo zdajemy sobie sprawę, że czasem już po prostu brakuje tych pomysłów, jak można kreatywnie podejść do tego tematu. No ale tutaj właśnie pytanie od pana Michała, czy do Janka, czy uważasz, że uczenie zgodnie właśnie z programem w szkole, na przykład opatrunku na jodełkę, ma w ogóle sens pod kątem pierwszej pomocy? Nie. Absolutnie nie, natomiast to jest objaw jakby takiego systemowego podejścia w ogóle do ochrony zdrowia i nauczania pierwszej pomocy. My też o tym gadaliśmy trochę przed rozpoczęciem live'a, że przede wszystkim w Polsce liczy się papier. Natomiast pierwsza pomoc to jest nauka improwizacji. Żaden kurs, nawet najlepszy, nieważne czy będzie trwał 8 godzin czy 8 dni, nie przygotuje naszych kursantów do wszystkiego, co przyniesie życie. Nie da się, albo w obecnej sytuacji w Polsce nie ma woli politycznej, ale też takiej merytorycznej, żeby usiąść i zweryfikować to wszystko. Jakby nie, przyznaję bez bicia, że ja nie sprawdzałem jakby z zakresu tego, co przerabia się na EDB, jakoś szczegółowo, chociaż rzuciłem okiem. I rzeczy takie jak opatrunek w jodełkę albo zasady przenoszenia kogoś z płonącego budynku i tak dalej są całkowicie bezsensowne. Moim zdaniem
najważniejsze w tym wszystkim, taka jest nasza rola jako instruktorów pierwszej pomocy, to jest uświadomić młodemu człowiekowi, że musi działać, że sytuacje nagłe i niespodziewane mogą zdarzyć się wszędzie, a najgorsze, co można zrobić, to nie reagować. Oczywiście każdy powinien umieć założyć opatrunek, natomiast w obecnej sytuacji, a mimo zapaści w ochronie zdrowia, to ciągle nie są działania wojenne, kiedy istnieje dość spora szansa, chociaż nie ma pewności, że zespół ratownictwa medycznego przyjedzie, warto jest umieć założyć opatrunek, który zatrzyma krwawienie albo będzie osłonowy. Natomiast czy to będzie na jodełkę, czy za przeproszeniem na odwal się, nieważne. Ważne jest to, żeby działał. I to bym chciał, żeby ci młodzi ludzie wiedzieli, że opatrunek ma działać, a nie wyglądać. Ja też jeszcze na pierwszym roku studiów miałem zajęcia z naprawdę z panią, która pamiętała ustrój dawno miniony i tam rzeczywiście była ekierka i mierzenie kątów prostych w bandażowaniu na jodełkę. No ja się tego musiałem nauczyć, więc zacisnąłem zęby i to zrobiłem. Natomiast ja swoich kursantów uczę tego, że opatrunek ma działać. Nikt nie nosi ze sobą zazwyczaj apteczki przygotowanej do czy przystosowany do udzielania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Jeżeli taki młody człowiek będzie miał przy sobie koszulkę, którą będzie musiał pociąć, to tą koszulką nigdy tej jodełki nie zrobi. Ale już opatrunek uciskowy, który będzie w stanie to krwawienie powstrzymać, jak najbardziej. To myślę, o czym warto też wspomnieć. I jakby, nawet jeżeli będę się powtarzał, to chciałbym to podkreślić. Pamiętajcie, moi drodzy, że wy w nauczaniu pierwszej pomocy wbrew pozorom nie jesteście sami. Ratownicy medyczni i w ogóle ludzie pracujący w systemie ratownictwa medycznego w Polsce to są w większości pasjonaci. Jeżeli brakuje wam pomysłu, brakuje wam wiedzy, brakuje wam atrakcji dla młodego człowieka, uważam, że wszędzie, gdzie mieszkacie, znajdzie się ratownik medyczny, który bardzo chętnie, nie dość, że wam pomoże w przygotowaniu takich zajęć, to przede wszystkim chętnie weźmie w nich udział. Oczywiście życie sobie, nie wiem, czy gdzieś tam w sylabusie jest zapisane, że w czasie zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa jest miejsce na przykład na wycieczkę po karetce online, natomiast jestem przekonany, że jeżeli znajdziecie w internecie numer do stacji pogotowia, ale nie 112, ani 999, tylko numer informacyjny, zadzwonicie się i powiecie, że słuchajcie, jestem nauczycielem, to tam na pewno jest chociaż jeden pasjonat, który choćby miał być po 48 godzinach dyżuru, to przyjdzie i jeszcze znajdzie sobie siłę, żeby z dzieciakami rozmawiać. Druga rzecz, i to też bodajże, tak śledzę tą dyskusję, padło tam bodajże od pana Piotra lub Michała, o tym, że ludzie sobie uświadamiają, że ta pierwsza pomoc jest ważna, dopiero kiedy coś się dzieje. Zgadzam się z tym, że tu jest nasza rola, żeby trafić do dzieciaków, do ludzi wcześniej. I tutaj znowu odniosę się do waszego doświadczenia jako nauczycieli i swojego jako instruktora, który pracował też z młodzieżą. Bardzo ważne jest moim zdaniem znaleźć sobie przed zajęciami przykłady, które pozwolą nam trafić do naszych słuchaczy i zaciekawić ich, zanim będzie za późno, czytaj, zanim coś się wydarzy gdzieś tam. I tutaj na przykładzie młodzieży licealnej, chociaż też nie mam pojęcia, w jakich szkołach pracujecie. W mojej szkole, jeżeli chodzi o takie tematy, był naprawdę dosyć spory luz i gadaliśmy o tym z naszymi nauczycielami bez gdzieś tam większego wstydu czy oporu, ale chociażby temat imprez. Ludzie tak na co dzień myślą, że o, nieprzytomny, to musi być chory. Nieprawda. 90% przypadków nieprzytomności, mniej lub bardziej szeroko pojętej, to będą ludzie pod wpływem alkoholu. Przecież wasi uczniowie w ogólniakach z pewnością imprezują i pierwszy ich nieprzytomny, którego będą mogli spotkać, to będzie najczęściej pijany kolega lub kolega pod wpływem substancji psychoaktywnych. Jeżeli zaczniemy z wysokiego C, ale znajdziemy przykład, który dopasujemy właśnie do nich, to nagle ten młody człowiek pomyśli sobie, a rzeczywiście 2 tygodnie temu na domówce Arek stracił przytomność. Więc jakby nie ma się czego bać, naprawdę. A młodzi ludzie, jeżeli dostaną na tacy jakby takie potwierdzenie, że to, o czym słuchają, przyda im się na pewno, uważam, że po prostu będą dużo, dużo bardziej słuchać i dużo więcej z czegoś takiego wyniosą, dlatego naprawdę, powtórzę, nie ma czego się bać, należy szukać przykładów wziętych z życia, ale nie naszego, tylko z ich życia. I tak wydaje mi się, że trafimy do ich głów.
Jak najbardziej się też z tym zgadzam i tutaj myślę, że już chyba się wszyscy podpisujemy pod kątem jakby tego, tych opatrunków. Jakby najważniejsze jest, żeby był skuteczny, a nie to, jak jest zrobiony. Jakby tutaj widzę właśnie, że tutaj dyskusja rozgorzała w tym temacie, więc też miejmy świadomość, że nie zawsze właśnie tak jak Janek powiedział, mamy tutaj przy sobie apteczki. Ja na przykład przy sobie zawsze mam taką mini apteczkę, ale co tam jest tak naprawdę? Jeden malutki bandaż, kilka jakichś opatrunków i co mi w tym jakby pomoże przy jakimś większym urazie. I zazwyczaj na przykład, gdzie coś się będzie działo większego, użyjemy, nie wiem, ubrania tej osoby, której udzielamy pomocy, czy swojego, byleby po prostu pomóc. Więc nie będziemy wtedy myśleć o tym, że robimy ten opatrunek na jodełkę, czy w ogóle jakkolwiek inaczej, czy jest 90 stopni zachowane. Ważne, żeby był skuteczny. Właśnie, ale też rozmawialiśmy wcześniej o w ogóle wzywaniu tej właśnie pierwszej pomocy. Myślę, że też ważnym aspektem jest to, żeby uczyć dzieci, młodzież, żeby jak w ogóle wzywać tą pierwszą pomoc i ćwiczyć tą rozmowę z dyspozytorem. Myślę, że to chyba jest najprostsza rzecz, jaką można zrobić podczas lekcji zdalnej, gdzie można sobie przećwiczyć to z uczniami, z uczennicami, czy w ogóle właśnie rozmawiając tak naprawdę, dając im jakieś przykłady tego, co się zdarzyło, tak żeby oswajać ich z tym numerem i też żeby wiedzieli, jak rozmawiać z tym dyspozytorem tak naprawdę. Ale też, co mi się tak teraz przypomniało, to też myślę, że ważne jest takie uświadomienie uczniów i uczennic, żeby uważali na to, jak korzystają z telefonów komórkowych w sumie. Bo często jest tak, że na przykład jak się zablokuje telefon, po jakimś tam momencie, kiedy nie można wpisać poprawnego numeru PIN, wzywa się czasem 112. No i co wtedy? Albo na przykład do czego w ogóle służy ten numer 112 czy 999? Bo czasem niektórzy myślą, że na przykład 112, że skoro to jest numer alarmowy, no to można korzystać z tego numeru, na przykład, nie wiem, telefon mi się zepsuł i zadzwonię. A to tak nie działa, więc myślę, że takie uświadomienie też, jak z tych numerów korzystać i jak rozmawiać z dyspozytorem też jest ważne. No dobrze, a w ogóle Janku, właśnie do ciebie teraz pytanie, bo rozmawialiśmy wcześniej o tych mitach związanych z pierwszą pomocą. Czy mógłbyś jakieś przedstawić mity związane z pierwszą pomocą, takie największe tak naprawdę, które ci przychodzą do głowy, bo wiem, że jest wiele. Jak zwykle w swoim stylu zacznę z wysokiego C. Słuchajcie, największym mitem, z którym ja się cały czas spotykam, nie tylko na kursach, ale w ogóle w dyskusjach, czy w internecie, w komentarzach, gdziekolwiek, jest mit o tym, że samo wykonanie telefonu pod numer alarmowy, czy to będzie 999, czy 112, jest równoważne z udzieleniem pierwszej pomocy. Otóż nie. Niestety, ale na wielu kursach cały czas ta wiadomość gdzieś tam się pojawia, cały czas gdzieś tam pokutuje w społeczeństwie, co prowadzi do tego, że moi koledzy i koleżanki pracujący w Centrum Powiadomienia Ratunkowego, czyli miejscu, w którym te telefony są odbierane, otrzymują dziennie dziesiątki takich telefonów, że ktoś przejechał, mówi, leży, ale proszę się zatrzymać, sprawdzić, nie mogę, bo jadę do pracy, więc jakby to nas naraża na odpowiedzialność karną do 3 lat. Z mitów, które cały czas gdzieś tam też pokutują, to są takie pozostałości właśnie z tego nauczania sprzed 10, 15, 20 lat z przysposobienia obronnego, że na przykład na rany po tym, na poparzenia stosować tłuste maści i tak dalej. No niestety nie, tam medycyna cały czas się zmienia, cały czas się rozwija i to, co było uczone lat temu 20-30, no niestety odeszło do lamusa. Takich rzeczy jest bardzo dużo, natomiast to jakby, i znowu będę się powtarzał, jakby to, na czym, co jest największym mitem, największym problemem w tym wszystkim, to to, że cały czas jest gdzieś tam przyzwolenie, że mnie to nie dotyczy albo że ja nie muszę reagować. No i niestety ja się cały czas spotykam u siebie w pracy ze skutkami takiego myślenia. Cały czas mamy pacjentów, którzy gdzieś tam zasłabli, gdzieś tam nawet doszło do zatrzymania krążenia i nikt nie reagował przez te 6, 8, 12 minut, co niestety dla mózgu jest tak naprawdę wyrokiem. Więc na tym bym się przede wszystkim chciał skupić. Natomiast to też
Ważne jest też to, żeby tej wiedzy szukać w sprawdzonych źródłach i u ludzi, którzy mają kompetencje, by się wypowiadać w tematach w ogóle pierwszej pomocy, czy ratownictwa medycznego, czy medycyny ratunkowej, a nie na stronach z żółtymi napisami. Więc na to też będę uczulał cały czas. Okej, okay, dzięki. Tutaj widzę, że się rozgorzała kolejny raz dyskusja o tym, żeby właśnie mówić bardziej o tym, jak uczyć tej pierwszej pomocy. I przypominam, że dzisiejszy nasz webinar jest darmowy, w związku z czym nie zarabiamy na nim kroci i no niestety robimy to dla Państwa, żeby jakby Państwu coś, jakąś wiedzę przekazać. I mimo wszystko nie możemy przekazać tego tak wiele, jakbyśmy chcieli, ponieważ w półtorej godziny nie da się poruszyć wszystkiego. Ja też chciałabym jeszcze wrócić do tych ćwiczeń. Janku, chyba u ciebie znowu jest mikrofon włączony. Do tych ćwiczeń w lekcji online. Na przykład gdzie wstawiać, na przykład takie filmy, czy gdzieś jakby jak w ogóle ćwiczyć w ogóle z tymi uczniami, uczennicami. Igio, teraz u ciebie jest chyba. O, dobra, super, dzięki. Bo są na przykład właśnie platformy, czy to jest Jamboard, czy to może być Padlet, czy cokolwiek innego. Możecie Państwo zrobić na przykład taką wirtualną tablicę, na której będziecie mogli udostępnić ją uczniom, uczennicom i tam, żeby wrzucali te wszystkie rzeczy, które realizują. Możecie na przykład poprosić o nagrania na przykład takiej rozmowy z dyspozytorem, tak żeby na przykład porozmawiali z rodzicem czy z bratem, siostrą i żeby ją to udostępnili na tablicy i potem to po prostu odsłuchać. Jest mnóstwo tak naprawdę rzeczy, o których, które można zrobić, używając w ogóle narzędzi online. W tym momencie jest zatrzęsienie tak naprawdę wszystkich tych narzędzi, które możemy użyć i to darmowych. Więc tutaj zachęcam też do przekopania tak naprawdę właśnie tych, na przykład na Super Belfractach chyba jest taka baza narzędzi. My możemy też je to podesłać po webinarze. Ja przygotuję taką listę narzędzi, które można wykorzystać. I też apeluję o kulturę wypowiedzi na czacie. Będę bardzo, bardzo za to wdzięczna. Ale też jeżeli chodzi o te mity, to chcieliśmy to poruszyć też ze względu na to, że Janek właśnie tutaj to powiedział, to jakby chcielibyśmy też zwrócić na to uwagę, że te mity są nadal aktualne. To nie jest prehistoria. To się dzieje naprawdę. Janek jest jakby żywym potwierdzeniem tego. On to widzi, słyszy na co dzień. Więc myślę, że to jest dość ważne, żeby też uczniom i uczennicom uświadamiać o tym, że takie rzeczy, na przykład, żeby właśnie, że te mity są mitami, a nie żeby nie szukali potwierdzenia, że tak się dzieje. Więc myślę, że to też jest ważne. Listę narzędzi Państwu przygotuję i wyślę mailem po webinarium, także będzie przygotowana taka lista. Jeżeli mogę, tylko zanim skończymy wątek, tutaj też była prośba, lista narzędzi, więc jakby wyciągnę jak królika z kapelusza. Jeżeli ktoś szuka tematu na lekcji, chociażby dotyczącą hipotermii, a przecież każdy z Was pewnie ma w klasie kogoś, kto chodzi po górach z rodzicami, to od razu mogę polecić Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, które dawno temu już przygotowało materiał i dla nauczycieli, i też dla osób zainteresowanych pierwszą pomocą. Wystarczy sobie wrzucić w Google hipotermia.pl i od razu dostajecie wszystkie materiały. Tam są też testy. To jest platforma, z której korzystamy też my, ratownicy medyczni. Oczywiście jest jakby z innego poziomu. Więc proszę bardzo, ktoś prosi, ktoś zostaje od razu. Super, dzięki. Właśnie, tutaj też się to pojawia, bo ten temat naszego dzisiejszego webinarium pojawił się dlatego, że zauważyliśmy my jako CEO, że nie ma takiego webinaru, gdzie poruszałoby się temat w ogóle uczenia pierwszej pomocy zdalnie. My jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy placówką, która kształci wyłącznie w pierwszej pomocy, ale chcielibyśmy chociażby poruszyć ten drobny wątek, tak chociażby inspiracyjnie, żeby ten temat wybrzmiał, bo wiemy, że to jest też ważne i szukacie Państwo po prostu jakiejś inspiracji, jak takie zajęcia przeprowadzić. Jeżeli też chodzi w ogóle o
o zaproszenie gości na lekcje, to też chciałabym polecić, bo są takie dwie organizacje, na przykład w Warszawie, które zajmują się pierwszą pomocą i ratownictwem medycznym, i to jest na przykład jednostka ratownictwa specjalistycznego S12 czy grupa ratownictwa PCK w Warszawie. Więc na przykład możecie się do nich Państwo zgłosić. Jest też właśnie WOŚP z pierwszej pomocy. Jest mnóstwo organizacji, mogą Państwo sobie przeszukać w swoich miastach, województwach, gdzieś organizacje pozarządowe, które zajmują się tym tematem, i zaprosić ich na lekcje. Myślę, że na pewno będą chętni, żeby taką lekcję poprowadzić, albo chociażby wpaść na nią gościnnie i coś móc ciekawego uczniom i uczennicom opowiedzieć. Zdalnie myślę, że też to jest możliwe. My akurat właśnie w projekcie Pozarządownik Szkolny 3.0 reorganizowaliśmy takie spotkania z organizacjami pozarządowymi, ale w ramach różnych lekcji. I to jest możliwe, bo na przykład były lekcje z Fundacją Demagog czy z Amnesty, więc na pewno to się da zorganizować. To jest kwestia tylko i wyłącznie własnej kreatywności i kreatywności osoby, która będzie chciała przyjść i poprowadzić takie spotkanie. Ja też znalazłam kilka aplikacji na telefon, które uczą pierwszej pomocy. Będę mogła też wysłać razem z tym zbiorem narzędzi Państwu te aplikacje, które można pobrać na telefon. I też można je przekazać uczniom, że właśnie przez taką aplikację można się uczyć pierwszej pomocy. Jedna aplikacja nawet jest grą tak naprawdę, w którą się jakby przechodzi, żeby zdobyć kolejne punkty. Więc w takiej formie takiej grywalizacji myślę, że to też będzie interesujące. No dobrze, to teraz jakby przechodząc dalej, myślę, że takiego ja dosyć ważnego... Bo chciałam jeszcze się odnieść do tych pomysłów, bo tutaj ze wszystkich jeszcze, właściwie nie zdążyłam wypowiedzieć, a jeżeli to Państwo interesuje, to takie bardzo proste rzeczy można polecić i można robić z dziećmi, z młodzieżą w 8 klasie zdalnie. Szczególnie tutaj, no bo wszystkie formy wykładowe, przekładowe czy quizy, no to jakby nie mówimy o nich, bo na pewno Państwo je po prostu znają, więc myślę, że to jest dosyć tutaj oczywiste. Natomiast z takich treści merytorycznych, to ja serdecznie polecam właśnie wszelkiego rodzaju takie sytuacje, które Państwo przygotowują wcześniej dla dzieci, na przykład takie mini symulacje dotyczące na przykład wezwania pomocy, czyli ćwiczenia w parach, tak? Czyli jednemu dziecku wysyłamy na czacie podczas zajęć zdalnych informacje o tym, co się wydarzyło, a drugie dziecko wczuwa się w rolę dyspozytora. No i rolą dyspozytora jest zadanie tych pytań, które zawsze dyspozytor zadaje, prawda, typu gdzie, typu co, w jakim stanie i tak dalej, i tak dalej. A zadaniem tego ucznia, który wzywa pomocy, jest współpraca z tym dyspozytorem i przekazanie tych informacji, które ma, prawda, które zdobył, które zaobserwował. Więc coś takiego. Drugie ćwiczenie, które też Państwu polecam, bardzo proste to są wszystko techniki. To jest ćwiczenie dotyczące zbierania wywiadu na przykład z osobą poszkodowaną. Czyli jedna również w parach. Dzieci to, młodzież właściwie też starsza, bardzo to przeżywa, bo to też zależy od ich umiejętności aktorskich, od tego właśnie jak dobrze się znają, czy jak bardzo chcą się bawić, jak bardzo im się chce po prostu. Jedna osoba wczuwa się w rolę tego poszkodowanego, a druga osoba wczuwa się w rolę osoby, która chce udzielić pierwszej pomocy, chce pomóc takiej osobie. No i oczywiście ta osoba gdzieś tam też może mieć na czacie instrukcje dotyczące właśnie całego tego schematu sample, według którego uczy się zbierania wywiadu, prawda? Czyli jakie ma alergie. Oczywiście dobrze by było, żeby to jakoś tak grało ze sobą, czyli żeby na przykład leki, które zażywa dany człowiek, dane dziecko, były w jakiś sposób powiązane z tymi alergiami na przykład, które mu tam wpisywaliśmy, więc warto by było to tak mądrze wymyślić i zapisać. No i oczywiście zadaniem tej osoby ratującej jest zebranie tego wywiadu, a zadaniem osoby, która jest poszkodowana, no odpowiedź na te pytania, więc chodzi też o to, żeby mniej więcej uczulić młodzież na to, które informacje są ważne z punktu widzenia pierwszej pomocy, o które warto zapytać, więc tego typu sytuacje. Jeśli chodzi o filmiki te instruktażowe, o których Państwo piszą na czacie, to rzeczywiście jest tutaj bieda, muszę przyznać, i jest sporo takich materiałów, które po prostu się nie nadają, bo zawierają błędy merytoryczne, albo są już nieaktualne. Pierwsza pomoc, jak Państwo najlepiej wiedzą, zmienia się dosyć szybko, ostatnio długo nie było aktualizacji,
wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji, ale już są właśnie nowe z 2021, więc pewnie musimy się przygotować na to, że będą wprowadzone kolejne zmiany w tym roku, zakładam. Więc to się wszystko zmienia. Tak naprawdę to, co ja Państwu polecam, to jest jednak nagranie samemu takiego krótkiego filmu. To nie musi być jakiś bardzo profesjonalny film, ale film dotyczący tego, jak na przykład temblak założyć prawidłowo, w jaki sposób, w której płaszczyźnie unieruchomić taką złamaną kończynę górną. Właśnie jak wykonać ten opatrunek uciskowy, o którym mówiłam, w którym momencie należy założyć opaskę zaciskową. Takie najbardziej podstawowe, króciutkie filmiki. To na pewno mogą Państwo zamieścić albo po prostu udostępnić, jeśli Państwo nie chcą zamieszczać, bo to też rozumiem, że może być też tak, że obawiają się Państwo tego, że dzieci na przykład wrzucą to gdzieś tam do sieci. No ale można to po prostu przecież ze swojego komputera udostępniać podczas lekcji zdalnych. Natomiast to, co mogę Państwu polecić, to my, ja zazwyczaj staram się pokazywać tę pierwszą pomoc w kilku krokach, czyli najpierw zwykle pokazuję czynność w całości, starając się w jak najlepszy sposób wykonać te czynności jak najdokładniej, ale też w miarę realistycznie, tak, podaję zawsze jakiś scenariusz, tak, czyli wyobraźcie sobie, że i podaję jakąś sytuację. Jesteśmy, nie wiem, w szkole i widzimy, że poszkodowany, nie wiem, zbladł i osunął się na ziemię, prawda? Więc zawsze daję taki scenariusz, potem pokazuję to, co bym zrobiła na żywo, a potem pokazuję jeszcze raz, opowiadając i tłumacząc dokładnie to, co robię. Czyli to jakby dzięki temu też osoby, które uczą się, utrwalają sobie odpowiednio i prawidłowy schemat postępowania. I gdzieś tam potem jest ten czas na ćwiczenia. Oczywiście w tym podczas lekcji online, no to mogą być jedynie ćwiczenia na członku rodziny. Ale myślę, że to też jest dobry pomysł, bo to też jest angażujące dla młodszego rodzeństwa, dla mamy, taty. Jest to jakieś no coś zupełnie praktycznego, co wymaga wysiłka, co też jednocześnie może no, sprawić po prostu przyjemność. Więc warto to po prostu zastosować, spróbować, jak się Państwu to sprawdzi. No i to jest to, co tak naprawdę w tym momencie przychodzi mi do głowy, to co już robiłam, to co sprawdziłam podczas tej pandemii. Z pewnością jest tak, że na przykład filmy, które oglądałam, na przykład dotyczące pozycji bezpiecznej, które były nagrywane na podstawie materiału wideo, znaczy wideo tak się mówi, prawda, na podstawie filmu, który uczniowie mieli udostępniony, były lepsze niż te, które w drugim szkoleniu wykorzystaliśmy tylko te filmy podczas samego wykładu, podczas zajęć, natomiast potem nasi kursanci nie mieli do nich dostępu. I te filmy z pozycji bezpiecznej były dużo słabsze. Czyli widać, że dzieci wielokrotnie odtwarzały ten film i ten film dużo skuteczniej pomógł dzieciom zaobserwować, jak na przykład prawidłowo wykonać pozycję bezpieczną i było to lepsze niż samo jakby opublikowanie filmu. Więc zachęcam po prostu do tego, żeby nagrać nawet krótsze jakieś filmiki, ale jednak samemu, żeby one były takie, jakie Państwo chcą, żeby one spełniały Państwa oczekiwania. To jest to, co przychodzi mi do głowy na chwilę obecną. Okej, dzięki wielkie. Janku, czy ty masz jeszcze jakieś pomysły, jak w ogóle uczyć tej pomocy zdalnie, ale tak jakieś konkretne ćwiczenia ci przychodzą do głowy, co można zrobić, wykorzystać podczas lekcji? Czy tutaj już jakby Lidia wyczerpała temat? Bo tutaj wydaje mi się, że z perspektywy pracy jako nauczyciel to Lidia jakby zmiotła, nie mam nic do dodania. Poza tym, że naprawdę zależy mi, żebyście zrozumieli, że my medycy gramy do tej samej bramki, co wy nauczyciele. Jakby to, że społeczeństwo, że uczniowie będą znali zasady udzielania pierwszej pomocy, że będą potrafili nawet tej pomocy szukać, tylko będzie lekcja, na której ktoś im wytłumaczy, kiedy trzeba kierować się samodzielnie na SOR, a kiedy wystarczy pójść do nocnej świątecznej pomocy lekarskiej, już sprawia, że u mnie w pracy jest dużo, dużo łatwiej, więc i ja, i wielu moich kolegów z zawodu i koleżanek naprawdę dokładamy wszelkich możliwych starań każdemu nauczycielowi, który zgłosi się z prośbą o pomoc albo będzie miał jakiekolwiek pytania, więc podkreślę jeszcze raz, nie bójcie się szukać medyków w internecie lub wśród swoich znajomych, nie bójcie się prosić o tą pomoc, bo nam też zależy. Więc jakby to tyle mogę dodać do tego, co powiedziała Lidia.
Okej, dzięki wielkie. Tutaj też ktoś podrzucił, zaraz sprawdzę. O, pani Alice podrzuciła też taką ruletkę z 5 ćwiczeniami do zrealizowania i one są bezpłatne, więc też można z tego skorzystać. Więc o, tutaj pani jeszcze Alice dopisała, że World Wall ma wyłącznie 5 pierwszych gier bezpłatnych, później trzeba płacić, ale właśnie trzeba te chociaż 5 sobie stworzyć. Więc to jest też dobry pomysł, żeby coś takiego wykorzystać. No i chciałabym teraz przejść do tego tematu związanego z zdrowiem psychicznym dzieci, tak naprawdę, bo to, co pokazują aktualne badania, no nie napawa optymizmem, zwłaszcza, że w sytuacji edukacji zdalnej no, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży się bardzo pogorszyło. I w takim razie w ogóle jak właśnie wygląda kwestia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Tutaj zwrócę się do Janka z tym pytaniem. Mam nadzieję, że rozmawiamy w gronie osób dorosłych, ponieważ rzeczy, o których zaraz powiem, będą co najmniej trudne. Słuchajcie, generalnie tak źle, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieciaków i młodzieży, nie było nigdy w historii powojennej Polski. Fala prób samobójczych, które jakby są wynikiem albo trudnego, albo wręcz zerowego dostępu do pomocy psychiatrycznej, jest zatrważająca. W mojej pracy, ja pracuję w miejscu, do którego jakby trafiają i dzieci, i osoby dorosłe. W tym momencie już to się skończyło, natomiast były takie miesiące, gdzie tydzień w tydzień trafiały do nas dzieciaki po próbach samobójczych, które nie były manifestacją pod hasłem chcę na siebie zwrócić uwagę, tylko prawdziwą próbą samobójczą, mogącą zakończyć się zgonem. Były to zarówno dzieci, które przeczytały w internecie o tym, że wystarczy przekroczyć dobową dawkę paracetamolu, żeby doszło do nieodwracalnego zniszczenia wątroby, jak i dzieciaki, które potrafiły podciąć sobie żyły w sposób, który był bardzo trudny do zatamowania naszym chirurgom. Więc temat jest poważny. Uważam, że wy jako nauczyciele jesteście jednymi z tych, którzy mają szansę. Oczywiście przez nauczanie zdalne, czy w ogóle przez kontakt zdalny jest to trudne. Natomiast wy jesteście jednymi z pierwszych osób, jakie mogą ten temat w ogóle u tych dzieciaków poruszyć. Niestety świadomość dotycząca w ogóle zdrowia psychicznego w Polsce jest na poziomie zerowym, co jest o tyle dziwne, że osoby, które tej pomocy potrzebują, są wokół nas. Nie pamiętam dokładnych statystyk, ale z tego co pamiętam, blisko 6 milionów ludzi w Polsce chociaż raz w życiu będzie przechodziło przewlekłe stany, czy będzie miało stany ze spektrum depresji. Większość z nich nigdy nie zwróci się po pomoc, bo albo nie będzie wiedziała, że w ogóle można jej pomóc, albo nie będzie wiedziała, gdzie tej pomocy szukać. Ja nie będę ukrywał, że dostęp do publicznej ochrony zdrowia jest żenujący, co nie zmienia faktu, że musimy walczyć. Bardzo ważne z mojej perspektywy jest to, żeby jak najszybciej tłumaczyć dzieciakom, że choroby psychiczne, takie jak depresja, czy jakieś lęki, fobie społeczne, to nie jest powód do wstydu, a taka sama choroba jak zapalenie płuc czy niewydolność nerek. Zobaczcie, jeżeli ktoś ma raka, mimo tego, że palił przez 44 paczki fajek dziennie, jakby jest traktowany w Polsce, w polskiej kulturze jako osoba po prostu chora. Natomiast ludzie, którzy mierzą się z problemami ze spektrum depresji, często gęsto są jeszcze wytykani palcami lub przykładamy im łatkę świrów. No tym bardziej, że z tego co pamiętam, to dzieciaki potrafią być tak samo okrutne, a nawet bardziej okrutne niż dorośli, bo nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. Wiem też, że macie bardzo dużo do roboty jako nauczyciele i wiem też, że nie jest wam łatwo, natomiast nie potrafię znaleźć innej grupy społecznej poza rodzicami, która tak jak wy ma szansę tłumaczyć dzieciakom już od małego, że jeżeli ktoś ma chore płuca, to bierze antybiotyki, a jeżeli ktoś ma chory mózg, to bierze tabletki, które ratują mu życie. Ważne jest też to, żeby, i to wydaje mi się, że jakby to już zależy całkowicie od was, bo to wy znacie najlepiej swoje klasy, najlepiej znacie swoich uczniów, ich środowisko i problemy. Natomiast ważne jest też to, żeby tym dzieciakom tłumaczyć, że są rzeczy,
o których nauczycielowi trzeba powiedzieć. To dzieciaki spotykają się między sobą po lekcjach, cały czas gdzieś te kontakty są. I oczywiście nie o wszystkim musicie wiedzieć, tak jak ja nie mówiłem o wszystkim swoim rodzicom czy swoim nauczycielom, tak w kontekście zdrowia psychicznego najmłodszych chciałbym, żeby dzieciaki były uczone na to, że blizny na nadgarstku po pierwsze nie są powodem do wstydu, po drugie nie mogą być tajemnicą. Niestety, ale poza szybkim reagowaniem w obecnym na takie objawy dużo więcej nie można zrobić. Oczywiście możemy tłumaczyć, możemy się starać, ale wszystkiego nie wychwycimy. Dzieciaki są dużo, dużo mądrzejsze niż nam wszystkim się wydaje i one naprawdę skutecznie potrafią znaleźć w internecie informacje o tym, jak sobie tą krzywdę zrobić, tak żebyśmy my dorośli nie potrafili im pomóc, co jest moim zdaniem bardzo przerażające. Tak na gorąco to tyle. Zaraz myślę, że jeszcze ze trzy rzeczy dopowiem, natomiast myślę, że Lidia jako nauczyciel będzie miała do powiedzenia trochę więcej. Tak, zgadzam się. Jeszcze tylko dopowiem właśnie, że ja mogę jeszcze polecić taki film z programu Shortcut. Prześlę go Państwu tutaj na czacie link. Tylko trzeba się zarejestrować na tej platformie. Tutaj jest konkretna instrukcja, jak to zrobić. Film dotyczy właśnie z telefonu zaufania. Tylko to jest akurat duński albo szwedzki film, ale myślę, że bardzo trafiający w punkt tego, o czym dzieci rozmawiają z obcą osobą sobie, a nie potrafią czasem z bliską. I myślę, że taki film nawet można wykorzystać na lekcji i potem na nim pracować tak naprawdę z uczniami i uczennicami. Lidio, to jeszcze tobie oddaję głos, jak ty to widzisz, ten temat dość trudny, ale właśnie na przykład jak w ogóle podejść do tego tematu z dziećmi i młodzieżą, czy rozmawiać, czy w ogóle jakoś, jak to widzisz w ogóle? To znaczy, ja myślę, że chyba każdy nauczyciel, który prowadzi klasę, jest wychowawcą, zresztą nawet taki, który nie jest, no ma takie doświadczenie, że dzieci lubią rozmawiać. Nie tylko po to, żeby ta lekcja gdzieś minęła i żeby odbiec od tematu, tylko one zwłaszcza teraz, no może starsze dzieci mniej troszkę, może starsze dzieci już bardziej te lekcje są takie ciche, że chcą wysłuchać i już, no ale myślę, że takie zwłaszcza młodsze dzieci z młodszej klas podstawówki, mówię tutaj o czwartej, piątej klasie, może jeszcze. Są dzieci, które są bardzo spragnione rozmowy, przynajmniej moje doświadczenia są takie, i one chętnie rozmawiają. I to chyba tam jest taki moment na to, żeby gdzieś tam no, dogadać się jakoś z nimi w tych młodszych klasach. Wtedy w tych starszych klasach jest po prostu łatwiej. Ja na przykład, gdy przyjmuję jakąś czwartą klasę jako wychowawczyni, no to zawsze rozmawiam z nimi o tym, które to są takie sprawy, z którymi oni powinni nawet poradzić sobie samemu. A które sprawy to są takie sprawy, o których należy powiedzieć komuś dorosłemu. I teraz ja zwykle to w ten sposób ujmuję, że każde dziecko, dobrze by było, żeby każde dziecko pomyślało sobie o takiej osobie dorosłej, do której ma zaufanie. Bo to jest różnie bardzo w przypadku różnych dzieci i różnych domów. Nie zawsze to będzie nauczyciel. Czy mam świadomość tego, że nie zawsze te dzieci przyjdą do nas, że nie zawsze to my będziemy tymi osobami, do których one no, przyjdą. Ale jakby ja staram się zawsze rozmawiać z nimi w ten sposób, żeby one sobie pomyślały, czy każdy z nich ma taką osobę dorosłą, której ufa, od której ma uzyskać jakąś pomoc właśnie w takiej trudnej sytuacji, w której powierzyłaby tego typu sekret. No i staramy się rozmawiać, uczyć się rozróżniać już od tych młodszych klas, od tej czwartej klasy, takie sprawy, które trzeba zgłosić, a takie sprawy, które oni gdzieś tam między sobą mogą pozałatwiać. Tak, bo dzieci, to Państwo też pewnie doskonale wiedzą, są wrażliwe na punkcie kablowania, tak, pojawiają się różne epitety, nie chcą często niektórych spraw zgłaszać i oni muszą mieć świadomość tego, że są takie sprawy, które trzeba zgłosić, które trzeba gdzieś powiedzieć. No i tutaj cała mądrość i trudność tej sytuacji polega na tym, że trzeba wiedzieć komu, jak i tak dalej, więc pewne rzeczy można sobie po prostu trenować na zasadzie no, scenek, dramy. To jest też dobra metoda do tego, żeby gdzieś tam przechodzić przez jakieś sytuacje trudne. No oczywiście wiadomo, że nikt tutaj takich drastycznych sytuacji nie będzie odgrywał, bo to nie jest dostosowane do psychiki, do emocji. Też różne dzieci są w klasie, mają różne doświadczenia, to trzeba wziąć pod uwagę.
Natomiast ten sposób, no i oczywiście kwestia dostępności do wszelkiego rodzaju informacji związanych z telefonami zaufania, bo czasem tak jest, że dziecko nie odważy się powiedzieć nikomu, bo jest bardzo skryte, ale być może zadzwoni na taki telefon i warto, żeby dzieci miały no, wiedzę o tym, że takie telefony działają i że można zadzwonić, szukać tam pomocy. No to tyle, bo mi się wydaje, że wszystkie inne rzeczy to chyba, to jest cały czas tak naprawdę kwestia relacji między klasą i nauczycielem i to jest coś, nad czym pewnie każdy nauczyciel pracuje i to zajmuje czas i rzeczywiście zgadzam się tutaj z Państwa uwagami z początku tego webinaru, że chyba najtrudniej jest w tych pierwszych klasach, kiedy te relacje trzeba stworzyć, bardzo trudno jest ją stworzyć online. Więc no wspaniale jest, jeżeli, znaczy wspaniale jest pewnie i dużo łatwiej się pracuje z tymi klasami, które już uczyliśmy wcześniej, a pewnie najtrudniej jest z tymi nowymi dziećmi taką relację zbudować. To jak najbardziej się z tym zgadzam. Tutaj mogę polecić właśnie Fundację Dajemy Dzieciom Siła. Myślę, że oni robią bardzo dobrą robotę i oni też prowadzą telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, więc myślę, że tutaj mogą też Państwo znaleźć wiele cennych informacji. Jeszcze tylko wyślę link do tego, do strony tej fundacji, więc mogą sobie Państwo przejrzeć. Janku, czy coś jeszcze Ci przychodzi do głowy w tym temacie? Czy to, żebyście naprawdę nie bagatelizowali takich pierwszych sygnałów? Jakby ja mam świadomość tego, że to brzmi bardzo ciężko, że to brzmi dla niektórych abstrakcyjnie, ale naprawdę dzieciaki z problemami psychicznymi są wokół nas, dzieciaki z rodzin trudnych, patologicznych, wręcz do kwadratu też są wokół nas i z takimi z pewnością się będziecie spotykać. Kiedyś wydawało mi się, że ten problem gdzieś tam zaczyna tak naprawdę dotykać dzieci w wieku nastoletnim, natomiast zgodnie ze statystykami policji najmłodsze dziecko w Polsce, które świadomie popełniło samobójstwo, miało 6 lat. Jak dla mnie to są zatrważający wręcz wiek, natomiast tam ktoś zawinił, tam po prostu nie było ani jednego dorosłego, kto wychwyciłby to w czas. Zawinili wszyscy dookoła, i rodzice, dziadkowie, nauczyciele. Zróbmy tak, żeby nigdy więcej. To tyle z mojej strony w tym temacie. To jak najbardziej się z tym też zgodzę, że normalizacja w ogóle tego zjawiska, że dzieci i młodzież mogą mieć problemy psychiczne, jakieś problemy, które czasem dla nas mogą wydawać się błahe, ale dla nich wali się cały świat, więc zawsze warto z nimi na ten temat porozmawiać, co się dzieje. I po prostu jakby normalizować to zjawisko, że coś takiego się dzieje wokół nich i jeżeli ich koleżanka, kolega ma jakieś myśli, gdzie chce sobie zrobić krzywdę, czy jakby w rozmowie coś takiego wychodzi, to też warto zwrócić na to uwagę, żeby to komuś zgłosić i pomóc wcześniej, bo lepiej mimo wszystko zapobiegać niż potem leczyć. I to myślę, że się chyba wszyscy z Państwa ze mną zgodzą. Myślę, że to jest też ten moment, gdzie mogą Państwo zadawać pytania, które tutaj mogą jeszcze paść, bo jeszcze mamy trochę czasu, żeby na nie odpowiedzieć. Ja też w międzyczasie wkleiłam link do zaświadczeń, żeby mogli Państwo sobie je spokojnie pobrać w trakcie webinarium. Jeżeli coś się pojawia, to z chęcią jakby tutaj jeszcze odpowiemy. Tutaj pani Monika poleciła właśnie jeszcze na Facebooku Kinoszkołę i tam są też dostępne lekcje o depresji, więc tutaj też polecamy te filmy. Można je wykorzystać podczas lekcji. Czy coś jeszcze się pojawia u Państwa, co chcieliby Państwo, żebyśmy jeszcze rozwinęli, poruszyli? Ja może w oczekiwaniu na pytania jeszcze podzielę się z Państwem taką metodą, którą ja stosuję na lekcjach wychowawczych ze swoją klasą. Znaczy po pierwsze te lekcje się odbywają w mojej szkole, w szkole, w której pracuję. W tamtym roku na przykład, gdy wybuchła pandemia, tych zajęć z wychowawcą nie było. Znaczy uznaliśmy, że dzieci mają już tak dużo przed komputerem, że może lepiej, żeby ich nie było. Natomiast w tym roku zmieniliśmy trochę strategię i te zajęcia z wychowawcą się po prostu odbywają. Ja w ogóle to nazywam spotkaniem klasowym. Tak to jest zapisane, my akurat pracujemy w Teamsach, więc w Teamsach figuruje spotkanie klasowe klasy, którą prowadzę. I ja zaczynam, zawsze mam przygotowane oczywiście coś na te zajęcia.
U mnie też dosyć dobrze działa samorząd klasowy, więc ja czasem z nimi też po prostu rozmawiam, o czym by chcieli porozmawiać, czy są jakieś tematy. Natomiast też każde takie zajęcia, spotkanie z tymi dziećmi traktuję jako spotkanie. Więc to, od czego zaczynam, to po powitaniu pytam, czy oni mają jakieś takie sprawy, które chcieliby omówić, o których chcieliby porozmawiać. I zawsze coś jest. To znaczy nie zawsze to są sprawy krytyczne, jakieś problemy wielkie, ale to jest tak, że oni czują potrzebę po prostu rozmawiania. I ja też ich do tego zachęcam i taki mamy po prostu zwyczaj. I myślę, że to jest dobre, że to jest jakby właśnie coś, co pomaga jakoś nam te relacje podtrzymać, chociaż uczymy się online. I po prostu słucham tego, co oni mówią też do mnie, o czym oni mówią. Wsłuchuję się też w to, co mówią do mnie rodzice. Czyli taki kontakt z rodzicami też staram się utrzymywać, wiadomo, telefoniczny. I jestem im za to bardzo wdzięczna, że po prostu sygnalizują pewne sprawy i my możemy przekuć to na jakieś właśnie zajęcia. Jeżeli słyszę, że jest, no zresztą też widzę na przykład, u nas akurat jest taki zwyczaj, że dzieci muszą mieć włączone kamerki internetowe podczas zajęć. No i widać, jeżeli jakieś dziecko zajmuje się tak naprawdę czymś innym, więc na przykład w najbliższym czasie będziemy mieli zajęcia o uzależnieniach nowoczesnych, prawda, o nowych uzależnieniach. Tutaj są takie informacje na czacie, że nie działa link, że nie można pobrać tych zaświadczeń. Aha, tutaj widzę. Tak, ja już działam i sprawdzam, o co chodzi, ale właśnie, gdyby ktoś też chciał, ktoś pisze, że jednak można, super, ale gdyby też były tutaj z nami osoby, które nie uczą w szkole, a chciałyby takie zaświadczenie, że dzisiaj były po prostu na tym webinarium, ja na samym końcu podam swojego maila, można się do mnie zgłosić i po prostu wystawię takie zaświadczenie elektronicznie, ręcznie i prześlę na maila. Dobrze. Super, że już Państwu działa. Okej. RSPO szkoły też mogę zaraz podać maila, znaczy nie maila, tylko stronę internetową, gdzie je znaleźć. Już. O. Wysyłam link, gdzie można znaleźć RSPO. I radzę, jeżeli właśnie Państwo nie będą mogli pobrać sobie teraz tego zaświadczenia, to radzę sobie skopiować całą tę wiadomość z linkami do notatnika albo do Worda i potem skorzystać z tego, ponieważ nie będziemy przesyłać tych linków wiadomości mailowej. Należy najpierw trzeba też właśnie zarejestrować się na tym koncie. Ale zanim jeszcze te zaświadczenia, bo tu widzę, że tak rozgorzała ta dyskusja teraz na temat zaświadczeń, bo wiem, że już powoli końcówka, a chcą Państwo je pobrać, to Janku, czy coś jeszcze chciałbyś dodać do dzisiejszego spotkania? Tak, tak myśli. No, nie, w sensie jakby ja dodawać mogę bardzo dużo, ponieważ ratownictwo medyczne to moja wielka pasja. Wydaje mi się też, że wszystkie takie najważniejsze punkty omówiliśmy, czyli to, żeby szukać nowych metod, dostosowywać to do warunków jak najbardziej, tak? O tym, że nie jesteście sami w tym nauczaniu pierwszej pomocy, to też już wielokrotnie mówiłem. Zresztą tak jak też pisałem bodajże z panem Piotrem, jeżeli ktoś będzie potrzebował odpowiedzi na jakieś tam pytania albo coś go nurtuje, zostawiłem w dyskusji swojego maila, też go mogę na sam koniec zostawić, bo ja bardzo chętnie odpowiem każdemu z was na wszelkie pytania dotyczące pierwszej pomocy czy nauczania pierwszej pomocy, bo po prostu podzielę się własnymi doświadczeniami. Zwróciliśmy, co moim zdaniem jest bardzo ważne, uwagę na to, że to wy jako nauczyciele jesteście tym najważniejszym ogniwem w nauczaniu pierwszej pomocy. Więc jakby tutaj naprawdę czekam z niecierpliwością na pytania i nic więcej nie potrafię dodać, bo musiałbym po prostu szlać wodę, także czekam, cały czas czekam. Ja też niecierpliwie czekam na te pytania, a mam nadzieję, że się jeszcze jakieś pojawią, bo widzę, że ta dyskusja tak nam rozgorzała na samym początku naszego webinarium. Dobrze, to jeszcze w takim razie ja tylko powiem, że na pewno dla tych osób, które dotarły do nas troszeczkę później, prześlę w mailu taki zbiór tych narzędzi, które mogą być pomocne w nauczaniu pierwszej pomocy, z czego można skorzystać, na przykład nie wiem, gdzie umieszczać filmy, albo gdzie można zrobić jakieś ciekawe zadania, ćwiczenia dla uczniów i uczennic. I też prześlę jakieś propozycje aplikacji, na przykład do nauki pierwszej pomocy.
O, tutaj pan Piotr napisał właśnie do Janka, że chyba to chodzi o maila, którego podałeś, więc myślę, że będziesz miał zapchaną skrzynkę po tym webinarze. Nie ma problemu, będę sukcesywnie odpisywał niektórym po 3 tygodniach, ponieważ sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest dla nas bezlitosna i naprawdę najbliższe tygodnie zapowiadają się bardzo ciężko. Natomiast to też nie jest tak, że ja siedzę znowu w pracy 24 godziny na dobę, więc postaram się w miarę możliwości każdemu odpisać. A odpowiadając na pytanie, co tu jest numer RSPO szkoły, to jest rejestr szkół i placówek oświatowych i każda szkoła ma taki numer przydzielony i niestety, żeby pobrać zaświadczenie właśnie jako nauczyciel, nauczycielka, to muszą Państwo ten numer nam podać, a można go sprawdzić tutaj na tej stronie. Pani Barbara, nam bardzo dziękuję za ciekawe spostrzeżenia i wszyscy musimy być dobrymi obserwatorami i otwarci na problemy dzieci. Dobrze, to myślę, że możemy powoli kończyć tak naprawdę, bo skoro tych pytania się nie pojawiają, to tutaj wrócimy do tej prezentacji. Jeżeli właśnie jeszcze raz nie możecie pobrać zaświadczeń, to na pewno trzeba się zarejestrować na tej stronie zaświadczenia.co.org.pl, a następnie wejść ten link, który podałam wcześniej. Ja go jeszcze raz prześlę tutaj Państwu na czacie, żeby on nigdzie nie umknął i też powtarzam, że potem nie będziemy go podawać w żadnej wiadomości mailowej, więc to też myślę, że ważna informacja. I po pobraniu, znaczy po w ogóle wypełnieniu ankiety należy pobrać już zaświadczenie, ono się pojawi na Waszym koncie. Ja też zachęcam do polubienia naszej strony Angażuj Obywatelsko z CEO, gdzie będą się pojawiać kolejne wydarzenia, zwłaszcza z projektu Pozarządownik Szkolny 3.0, ale też jest mnóstwo innych materiałów edukacyjnych, na przykład z realizacji projektów uczniowskich, więc to też gorąco polecam. Bo tam też promujemy jakby nasze te materiały, scenariusze, publikacje, które mogą być Państwu pomocne w nauczaniu zdalnym. Ja tutaj też pokażę, właśnie jest mój numer, znaczy nie mój numer telefonu, bo raczej telefonem się do mnie do Państwa nie dodzwonicie do biura, bo zazwyczaj pracuję zdalnie, ale jest mój mail anna.wulc@maupaca.org.pl. Na który możecie pisać, gdybyście Państwo potrzebowali też jakiejś pomocy ze znalezieniem na przykład organizacji pozarządowej, która zajmuje się pierwszą pomocą gdzieś w Polsce, w którymś województwie. Na pewno pomogę, jeżeli chodzi o Warszawę, ale postaram się też z innymi województwami też coś zaradzić i pomóc. Mam nadzieję, że to dzisiejsze webinarium mimo wszystko było dla Państwa wartościowe i coś dla siebie każdy znalazł. Dziękuję dzisiaj Ligi i Jankowi za dużo, taki ogrom po prostu wiedzy, które dziś nam przekazaliście. Państwu za dzisiejszy udział i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych webinarach i po prostu życzę Państwu zdrowia, bo chyba to nam będzie teraz najbardziej potrzebne w kolejnych miesiącach. Więc jeszcze raz Janku, Ligio, bardzo Wam dziękuję i życzę Państwu udanego wieczoru. Dziękujemy bardzo też za zaproszenie i również życzymy Państwu motywacji takiej niespadającej, takiej świadomości, że uczą Państwo ważnych, potrzebnych rzeczy i dużo siły, dużo zdrowia. Bardzo dziękujemy za udział. Dokładnie i pamiętajcie, nie jesteście w tym wszystkim sami. Do zobaczyska. Zgadza się. Dziękujemy. Do widzenia.